Niezwykłą opowieść o wyborach młodych ludzi, dylematach dorosłych i odnajdywaniu drogi będą mogli zobaczyć studenci i mieszkańcy Tarnowa w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Duszpasterstwo Akademickie Tratwa zaprasza już jutro na kolejne spotkanie z cyklu Dobry Wieczór Z. Tym razem publiczność będzie mogła zobaczyć film o błogosławionej Karolinie. Przed projekcją odbędzie się spotkanie z reżyserem Dariuszem Reguckim. Cały czas mi zależało na tym, żeby stworzyć taką oto formę, żeby to nie był monument, żeby to nie był moralitet, żeby to nie było coś napuszonego albo przesłodzono kościółkowego. Absolutnie nie o to mi chodziło. I w ten sposób zrodził się ten film, który się realizuje na dwóch planach. Współczesnym i z tymi fragmentami historycznymi dotykającymi tego wątku takiego trudnego, czyli śmierci Karoliny. Myślę, że nawet ateista, czy nie wiem, ktoś, kto jest agnostykiem, ktoś, kto jest, nie wiem, poszukujący, w tych historiach się może odnaleźć. Dlaczego? Bo one dotykają życia. Więcej informacji o filmie i błogosławionej Karolinie już jutro. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00.